Cześć kochani, późnym popołudniem muszę dograć, no bo po prostu muszę nagrać w tym samym entourage'u. To jest takie ładne słowo, entourage, francuskie. Słowo francuskie, entourage, wyciszymy komórkę, żeby nie dzwoniła nam. Muszę nagrać w tym samym entourage'u, bo w poprzednim odcinku o herbacie z jasminą i panu, który podpala banki, popełniłem lapsus, wynikający chyba z tego, że jestem przemęczony wypoczynkiem, a mianowicie pozdrowiłem was i życzyłem wam miłego poniedziałku, chociaż jest wtorek. Więc żeby nie było, to się nie ogoliłem, nie przebrałem z mojej piżamy, nie umyłem włosów, nie wykąpałem się, w ogóle nic nie zrobiłem, właśnie po to, żebyście widzieli, że nadal jest wtorek, chociaż mówiłem, że jest poniedziałek. Zdechłego psa w tle macie nadal, prawda? Zdechły piesek, to jest mój zdechły piesek. Mój kochany piesek, zdechły, no bo wiecie, on jest szaro-bury i stary. Ma podobno 70 lat według swojego wieku. Wujek Wąty, się tak cieszyłeś, że 12 minut oglądania Jakubowskiego ze słuchawkami na krześle. To może chcesz, żebym słuchawki zawiesił na szyi? Wtedy będę bardziej pociągający i przyciągnę twój wzrok i w ogóle to będzie już pełen orgazm dla ciebie, wujek Wąt. Jakubowski ze słuchawkami Jakubowskiego na szyi. No, a co do Sajdra, to właśnie ten, bo już późne popołudnie, bardzo późne popołudnie, bym powiedział. Się obudziło moje zdechłe bliska? No, nie wiecie co, bo ten, bo on jest staruszek, no. Co chcecie od niego? To jest mój staruszek. Zresztą ja tak przewiduję mało optymistycznie. Wolę się rozczarować miło niż niemiło, ale ja przewiduję, że to Hiltona już ostatni rok jest. No. Nie no, widzę, on się starzeje w oczach w tej chwili, tak od stycznia. On na przykład nie widzi, jak mu się piłkę rzuca. Już tak, znaczy no nie ma takiej orientacji, jak miał wcześniej. Wiele rzeczy na to wskazuje. Bardzo dużo śpi. Już jest taki, szybko się męczy, jest leniwy. Patrz, wujek, masz słuchawki na krześle, masz. Popatrz, synek, popatrz. Co do tamtych, to mówili, że sajdry tanie pije, no to pije teraz też tanie polskie piwo. Jest bardzo tanie, kosztuje 95 pensów w polskim sklepie na Cape Hillu. To jest taka część Smetwicku, a to jest z kolei część Birmingowa, chociaż ci, którzy znają Birmingowo, zaraz mnie zjebią, że kurwa Smetwick to nie jest żaden kurwa Birmingham. No bo nie. Administracyjnie nie, ale generalnie jest to część Greater Birmingham. Ściągnę te słuchawki, wujek Wąt, bo mi za chwilę przeszkadza, jak sobie będę chciał łokieć powiesić. Łokieć. Nie okieć, tylko łokieć. Znacie ten kawał? A propos ło i o. Bo to jest kawał góralski. Mi kiedyś góralka pewna opowiadała, sobie do szklanki przelałem piwo, żeby chamem nie być. Mi góralka opowiadała kiedyś taki kawał, że właśnie tam od niej z góralskiej wsi, prawda, pod Bukowiną Czaczańską, szatańska Bukowina, ta dziewczyna pojechała do Krakowa na studia, skończyła studia, zaczęła pracę, prawda, no i ta góralka, dziewczyna góralka se przyjechała na Boże Narodzenie do domu rodzinnego, prawda, we swojej wiosce pod Tatrami, no na Podhalu żążę i zaraz mi wszyscy zjemią, że Tatry to nie Podhale, nie wiem, kawał opowiadam. I przyjechała, no i poszli do kościoła wszyscy na pasterkę i zaczynają śpiewać, a ona była taka strasznie, chciała mówić poprawnie po polsku, ta dziewczyna, no studia skończyła w Krakowie i tam pracowała, no to chciała strasznie mówić po polsku poprawnie i śpiewać po polsku też poprawnie, no i zaczynają śpiewać kolędy, jakaż to łuna świeci na niebie, a ona śpiewa, jakaż to ona świeci na niebie. Co? Wale ten, suchary teraz jak prowadzący familiadę. Proszę mnie nie porównywać. Ja bardzo proszę mnie nie porównywać. Ja piję piwo za 95 pensów. Z polskiego sklepu na Cape Hillu. Polecam gorąco. Są tam trzy. Nie będę reklamował konkretnie, bo żaden mi tak nie zapłaci. Co ty robisz, Hilton? On sobie liże różne takie rzeczy, które ja bym sobie kiedyś chciał sam polizać, a nie jestem w stanie, chyba żebym sobie tak jak Manson wyciął trzy żebra albo coś. Chociaż nie jestem pewien, czy chciałbym to w ogóle robić. Nieważne. Zmierzajmy do tematu takiego... W ogóle ten, sprawa Ukraińców, proszę państwa, aż to zapalę. Sprawa Ukraińców. O co wam kurwa chodzi z tymi Ukraińcami? Co mnie pasuje? Przyjechali i pracują. No, a wasz rząd... No przecież, słuchajcie, bo jedną rzecz, którą chciałem w ogóle powiedzieć. Ostatnio wrzuciłem jakieś coś kompletnie z dupy, w sensie to nie było nic politycznego. Na moim prywatnym Facebooku, żeby nie było, to był mój prywatny Facebook i jeden z członków mojej rodziny, podkreślam członków, czyli to była pcia męska, jeden z członków mojej rodziny napisał mi w komentarzu, to była ta akcja z tą panią, która kandyduje na
burmistrzynię jakiegoś miasta na Pomorzu Środkowym i ta pani się tak przed kamerami chciała wygłosić program swój wyborczy i się tak zestresowała, że powiedziała, ja nie wiem, i wyszła. No i ja się tam naśmiewałem z tego filmiku, właśnie wrzuciłem ten filmik na swoim Facebooku, na profilu. Naśmiewając się, że ona jest taka słodka i sympatyczna, wybierzmy ją, chociaż nie powiedziała po programu, ale jest taka się zestresowała, taka biedna myszka, taka kaczuszka biedna. Nie wiedziała, co powiedzieć. No to wybierzmy ją, bo ona jest taka fajna. A jeden z członków mojej rodziny wrzucił mi komentarza, nie jesteś w Polsce, to się nie wypowiadaj. To się nie, to nie było, że się nie wypowiadaj, to się nie wtrącaj. Ja to potraktowałem trochę żartem, bo znaczy odpisałem na ten komentarz, ja się nie wtrącam, tylko nabijam, a to jest duża różnica. Ale tak sobie pomyślałem ostatnio, bo to jest częste. To jest częste ze strony naszych braci rodaków w Polsce, że nas, Polaków żyjących w zachodniej Europie, w różnych krajach, nie tylko w Anglii, to się tak poucza, że nie wtrącaj, bo ty w Polsce nie mieszkasz. Się nie wypowiadaj, bo ty w Polsce nie mieszkasz. Ty w Polsce nie mieszkasz. Bo ty w Polsce nie mieszkasz. No dobrze, w Polsce nie mieszkam, no nikt z nas, co tu mieszka, nie mieszka w Polsce, a nie możemy się opowiadać. A teraz się tak zastanawiamy, a co by się stało, gdyby na przykład wybuchła jakaś akcja i Polacy w Polsce, no a dlaczego, już była taka akcja, lata temu, gdzie pytano, bo to była ta akcja z tą Komisją Europejską, dlaczego Polonia w krajach zachodnich nie interweniuje w sprawie Polski? Przecież kazaliście się nam nie wypowiadać, bo nie mieszkamy w Polsce. Nie chcę być wredny, ale to tak zabrzmi. Jak będziecie nam konsekwentnie powtarzać, nie wtrącaj się, bo to nie jest sprawa, bo nie mieszkasz w Polsce, jak przyjdzie taki dzień, że będziecie potrzebować naszej pomocy, to my powiemy, że to nie jest moja sprawa, ja nie mieszkam w Polsce. Nie, tak nie zrobimy, bo nie jesteśmy chamami i nie jesteśmy wredni, poza tym jesteśmy patriotami, moi drodzy. A ci, którzy sobie tak powtarzają, bo nie mieszkasz w Polsce, to się nie wypowiadaj, to niech sobie wsadzą wiadomo gdzie, a my i tak będziemy robić swoje. Czyli na przykład się będziemy wypowiadać, bo to jest nasza sprawa. Możemy mieszkać i nawet tak jak ja nie być w Polsce przez bardzo wiele lat, a jednak sprawą polską się interesować. Tak jak powiedziałem, zapalę sobie, bo wracamy do sprawy Ukraińców. O co chodzi z Ukraińcami? Co wam się nie podoba? No przecież rząd wam robi dobrze. Nie? Był niedobór pracowników, no to Ukraińców sprowadzili. Polacy żądają za dużo na godzinę, a Ukraińcy nie są wymagający. Nie? No. Poza tym ubogacają kulturowo. A tak zupełnie poważnie, to ja powiem tak, słuchajcie, moja babcia ze strony ojca, jego mama, pochodzi z województwa Tarno, pochodziła, bo już nie żyje, z województwa tarnopolskiego. Było takie województwo kiedyś. Przed wojną było. Moja babcia miała taki zwyczaj, ja pamiętam ją jak żyła, bo ją pamiętam, bo ona długo, długo żyła. No umarła jak miałem 14 lat, więc ją pamiętam. I często bywałem na wakacjach na wsi u niej w gospodarstwie i ona bardzo często to powtarzała. Ona przeżyła zresztą wypędzenie. To nie była taka jakby rzeź wołyńska, tylko to było coś innego, w sensie takim, że Polaków, tą wioskę, w której ona mieszkała, to była polska wioska, po prostu wypędzono. Nie? Wiadomo kto. No, ci co teraz przyjeżdżają do pracy w Polsce. I moja babcia miała zwyczaj, tu mówię już zupełnie bardzo poważnie, zwyczaj, ona bardzo często powtarzała, że Polak, że Ukrainiec Polakowi nigdy nie będzie przyjacielem i nigdy nie będzie bratem. Kiedy mój wuj, brat mojego ojca, a syn mojej babci, postanowił zatrudnić w gospodarstwie, bo miał bardzo wielohektarowe gospodarstwo tytoniowe, tytoń hodował, postanowił zatrudnić pracowników z Ukrainy, to było lata temu, to jeszcze zanim inwazja ukraińska nastąpiła, z Ukrainy, no bo tańsi, no a przede wszystkim polscy pracownicy to chcą więcej, mniej, wolniej pracują, a studenci to w ogóle do pracy już w polu nie chcą przyjeżdżać, tak jak kiedyś, no to Ukraińców weźmiem. I właśnie też babcia się wtedy rozjuszyła, że a co to Ukraińców będziesz mi tu brał i tak dalej, a co zrobisz, jak ci stodołę spalą? To są słowa mojej babci, która nie była zindoktrynowana przez internet w latach 90. No pewno nie. Po pierwsze nie było internetu, a po drugie nawet gdyby był, to babcia nie byłaby pewnie zainteresowana śledzeniem Google'a i tak dalej. Potraktujmy to poważnie, biorąc pod uwagę napływ ludności ukraińskiej. Rozmowy moje ostatnie, tam dzisiaj z Jasminą, to było takie podsumowanie tego, co ja przez ostatnie parę dni
właśnie wolnego mojego, rozmów i czasu wolnego spędzanego na dyskusjach i rozmowach z ludźmi w Polsce, moimi przyjaciółmi. Że teraz, słuchajcie, w niektórych miastach teraz trzeba podobno znać ukraiński, żeby do fryzjera iść. Se wyobrażacie takie rzeczy? Za moich czasów nie do pomyślenia. No. Ja pochodzę ze Śląska. No w niektórych dzielnicach śląskiej aglomeracji, czyli od Katowic do Gliwic, nie wliczajcie w to Sosnowca i Dąbrowy Górniczej, bo to jest zupełnie inny region. W niektórych dzielnicach, na przykład takich Ropaczów, albo Lipiny, albo jakbyście się pojechali na... No ja nie wiem, na Sząbierki w Bytomiu, to tam trzeba było znać śląski, żeby się dogadać, ale w sumie to się można było szybko dogadać. No w miarę. Ale żeby ukraiński? A teraz słuchajcie, rząd sprowadza jeszcze uchodźców z Uzbekistanu. Uwaga, 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 bo to jest numer roku. Uchodźców z Uzbekistanu. Teraz bardzo proszę, i tu jest nagroda do wygrania, bardzo proszę, jak mi ktoś pokaże, że w Uzbekistanie jest wojna, czyli możemy mieć uchodźców z Uzbekistanu, to mu opłacę, kurwa, dwudniowy pobyt w hotelu w Birmingham. Prawda? Proszę. Proszę. Facebook wasz. Jakubowski 77 na Facebooku wasze. Linka znajdziecie pod spodem. Taka grupa, tam gadamy. Komentarze wasze. Proszę bardzo. Ja by bardzo chciałem. Ja celowo, słuchajcie, kaleczę polskie mowę, bo zwłaszcza dla tych, którzy zwracają mi uwagę, że ja nie mówię poprawnie po polsku, że ja popełniam błędy językowe, że skończyłem filologię i takie błędy robisz. No robię. A moja polonistka też robiła i co? I dostała pracę w szkole i uczyła mnie i inne dzieci i co? Przez wiele lat emerytury się dochrapała i to jakiej? Nauczycielskiej. Pozazdrościć. Cynicznie i prześmiewnie jest dzisiaj cały dzień. Słuchajcie, tak się toczy i kończy cały dzień, kiedy się go zaczyna z Jasminą. Jasmina, dziękuję ci w ogóle bardzo za poprawę humoru. Znaczy nie tyle poprawę, czy nakręcenie mnie artystyczne do tego, żeby mieć tak i olane na wszystko. I mój piesek, proszę bardzo. Stary, bo stary. Ale postawa właściwa. Co mnie tam nudzi, nie? To ma... Poczekajcie, uwaga, zobaczcie tam. Tu drapamy po brzuszku, a gdzie jest łapcia? Nie, on teraz wie, że jest nagrywany, to nie. Normalnie jak go drapię po brzuszku, to on zaczyna łapką tak przez pip, pip, jak królik. Teraz to nie, on wie, że jest kamera. Skubany wie, że jest kamera. Jak chcę mu zrobić zdjęcie, to tak ładnie leży i śpi, a ja wyciągam po cichutku aparat, żeby mu zrobić zdjęcie, a on natychmiast... Postawa taka... Gdzie? Praw autorskich nie ma. Także ten... Katarzyna 1410, co ty dziecko mi tutaj piszesz? Co ty, kochanie, piszesz? Ale czym ty się martwisz? Że 5% ludności na Ziemi ma... Zasoby, 95% zasobów, no ma, no to wszyscy wiemy już od dawna. Znaczy nie wszyscy, ale Hilton na przykład o tym nie wiedział. Teraz się dowiedział i zobaczcie, do okna poszedł. Patrzeć i szukać, gdzie te 95%. Marcelina Czarnecka, czekaj, Katarzyna 14.10, zaraz rzucę. Marcelina Czarnecka, piszesz do mnie w filmie Podmiana etniczna. Wietnamczycy to jeszcze znośne. Mam rozumieć, że Wietnamczycy to nie ludzie, tylko coś? Marcelina Czarnecka. W którym momencie powiedziałem, że Wietnamczycy to coś? Powiedziałem, że Wietnamczycy to jeszcze jest znośne. Taki skrót myślowy. Wietnamczycy, jako grupa obecna w Polsce i całokształt, to jeszcze jest znośne. Nie powiedziałem, że to jest coś. Nie masz się do czego przypierdolić, Marcelina Czarnecka? Ja ci dam powody. Przypierdol się do tego, że palę. Albo przypierdol się do tego, że piję piwo za 95 pensów, czyli Lecha. Bardzo dobry swoją drogą. Wróciłem do polskich piw ostatnio, mówiłem wam? Nie, nie mówiłem. No teraz mówię. Wróciłem do polskich piw. To nie jest przypadek. Nakłonił mnie do tego mój kolega, mój nowy sąsiad, już o tym wspominałem, mój nowy sąsiad, kolega Brazylijczyk, który kupił sobie polskie piwa w polskim sklepie, bo były tańsze niż angielskie. I pełen zachwytu do mnie przyleciał dosłownie, bo mieszka właściwie obok, przyleciał do mnie wieczorem mówiąc: Michael, Michael, te polskie piwa to one mają taki pełen smak, taki bukiet, to po prostu to nie są te szczyny angielskie, to jest piwo. No jak jest piwo, to pijemy. Tak se zrobimy.
Co tutaj piszesz mi, JT? Misiek, tobie nie ma sensu niczego rozwijać, bo każde sensowne wyjaśnienie albo komplement nie zlewasz, albo nazywasz hejtem. No ale kiedy ja nazywałem coś hejtem? Albo kiedy? To znaczy zlewać, to ja tam czasem zlewam. Ale żeby hejtem od razu nazywać? Nie. Znaczy, ja hejt bardzo lubię. Hejt mi poprawia nastrój, to jest pierwsza rzecz. Druga, hejt przede wszystkim, moi drodzy. Zacznę od tego, bo ktoś mi tam napisał wcześniej, że dla hejtera to raj. Gdzie jest ten hejt? Ja hejtu nie doświadczam już od tylu miesięcy. A chciałbym. Nie wiem, powiem dlaczego. Hejt jest dowodem tego, że powiedziałem coś, co uderza, jak to się mówi, uderz w stół, a nożyce się odezwą. Więc jak tak, jak jest hejt, to wiadomo, że uderzyłem w stół odpowiednio. Więc tobie nie ma sensu niczego rozwijać. No ale to też w ogóle po polsku bardzo ci powiem. JT, skąd jesteś? Katarzyna 14.10. To, co się teraz dzieje w Europie, już w XIX wieku zostało zaplanowane przez masonerię. Plan trzech wojen światowych, Alberta Pike, masona 33 stopnia. Katarzyna 14.10, ja w ogóle powiem, tobie też, ale innym też, że ja ostatnio natrafiłem na bardzo ciekawy wywiad z panią Polką mieszkającą w Szwecji, która wprost mówi o tym, że przecież czekamy wszyscy na trzecią wojnę światową, a ta trzecia wojna światowa już trwa. To nie jest taka wojna, że tam do nas strzelają czy coś. Nie. Ta wojna polega właśnie na tym, o czym mówiliśmy przedwczoraj, czy tam wczoraj? Wczoraj. Na podmianie etnicznej. No, takie numery, słuchajcie. Surmikas, co to tu znowu jest? Ja nie robię dzisiaj postkomentarzy, tylko na początku te górne komentarze sobie wyświetlam. A, Katarzyna 14.10, pisze jeszcze, bo do tego wrócę, bo to ważne. Teraz PiS obiecuje emerytury dla matek, które urodziły kilkoro dzieci i nie przepracowały ani sekundy. I tacy będą na nich głosować, o zgrozo. A co ja ci powiem, lepszy numer, bo mi to dzisiaj Jasmina powiedziała, ja o tym nie wiedziałem. To są rzeczy, których się dowiaduję właśnie od Jasminy, która jest w Stanach. Że PiS postanowił zlikwidować 500+ dla matek samotnie wychowujących dzieci. Bo to nie katolickie. Ja mu Jasminy mówię, ty, ale ja myślałem, że te 500+ to jest właśnie dla tych, co samotnie. A Jasmina mówi, nie, to musi być pełna rodzina, tatuś i mamusia i muszą mieć ślub. Bo bez tego to bękarty są, a to Kościół nie akceptuje, a PiS wiadomo, co tam, gdzie tam. Niby w Izraelu, ale do Watykanu. Wiecie, o co chodzi. No, takie rzeczy, słuchajcie. Także wiesz, Marcelina Czarnecka, tak mówię, no ja nie wiem, szukasz dziury w całym, czy nie się nie wyspałaś? Bo to podobnie jak Thunder Tracker Bob, który tutaj, prawda, próbuje mi coś... Co pan mi imputuje? Co pan mi imputuje? Thunder Tracker Bob, no właśnie, bo ty imputujesz. Nie, że amputujesz, no jakbyś mi amputował, to już by w ogóle było źle. Ja myślę, że parę osób by cię zlinczowało, chociażby dlatego, że mnie lubią. Ale czekaj, ja cię znajdę, Thunderu Trackeru Bobu. Thunderu Trackeru Bobu, ja cię znajdę. O, Wojtek przez dwa k na końcu. Oj, słyszę, patrzcie, ty miałem sobie z wami zapalić i zapomniałem o papierosie. Macie na mnie dobry wpływ. Pozdrawiam was serdecznie, to mówiłam ja, Grażyna Torbicka. Miało być nieogolone i pijane, to jest, proszę bardzo. No nie, no słuchajcie, są tacy, którzy nazywają mnie pijakiem. No to jestem pijakiem, mam wolne... Ty, właśnie Wojtek i Marek X pisał, co nie za dużo tego wolnego. A nie za dużo, a mam 28 dni urlopu i trzeba to kiedyś wykorzystać. A że dotąd nie wykorzystałem, to korzystam teraz. A w handlu to jest w ogóle tak, że kochani, od połowy października do pierwszego tygodnia, do drugiego tygodnia stycznia, to w ogóle nie wolno brać urlopów. Nie ma takiej kurwa opcji, żeby urlop wziąć. No bo jest najlepszy, najgorętszy okres handlowy. A, Thunderu Trackeru Bobu, piszesz, czyli my Polacy, którzy jebaliśmy was za opuszczenie matki Polki, mamy uciekać z Polski do Wielkiej Brytanii, która jest jeszcze bardziej zjebana niż Polska pod względem imigrantów, nie łapie Michał. No nie łapiesz, kochany, bo nie widzisz, co się dzieje na twoim własnym podwórku. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, wy se możecie nas jebać, ile tylko chcecie, byle w kondonie, za to, że wyjechaliśmy do Wielkiej Brytanii. W tym... Moim zdaniem często jest więcej patriotyzmu niż pozostanie w takim kraju, jakim teraz jest Polska. Bo to też pokłosie pewnych moich rozmów i przemyśleń ostatnich kilku miesięcy jest takie, że Polska, za którą ja tak naprawdę tęsknię, tej Polski już dawno nie ma. A wyjechanie z Polski, moi drodzy, dla wielu, którzy wyjechali, przecież wiadomo, że zarobkowo, mało kto z sentymentu do Wielkiej Brytanii, bo kocha królową, albo do Francji, bo kocha coś tam, na przykład płonące przedmieścia. Niektórzy mogą, no mogą, no to piromani tak. To
No słuchajcie, jeżeli mam pracować za najniższą w Polsce, albo za najniższą w Wielkiej Brytanii, chociaż w Wielkiej Brytanii nie pracuję za najniższą, tylko znacznie więcej. I tu się czuję godniej, pomimo tego, że strzelają na ulicach Birminghama. I nie wypada wychodzić wieczorami samemu, albo w ogóle. To z powodu pracy nadal wybieram Wielką Brytanię. Bo tu się czuję jak człowiek. Słuchajcie, ja pracowałem w Polsce przez bardzo wiele lat. Przecież ja do kurwy nędzy wyjechałem z Polski po 30, tak? Więc już swoje przepracowałem. Znaczy swoje, no tam trochę przepracowałem w tej Polsce. I do dziś wspominam z obrzydzeniem, ze szmaceniem, z jakim miałem do czynienia jako pracownik, czy to korporacji, czy prywatnych firm rodzinnych, w których zdarzało mi się pracować. No. Wielka Brytania, Thunder Trucker Bob jest zjebana, ale jest do ogarnięcia. Polska jest zjebana, ale jest nieogarnięta w ogóle. Taki skrót myślowy, który pewnie będę musiał znowu rozwinąć, bo za chwilę... Nie no, rozwinę nawet, bo to warto rozwinąć. No, poświęcę na to oddzielny odcinek, bo to się nie da tak w 3 sekundach o tym powiedzieć. Ale Polska, którą teraz widzę, zwłaszcza ten nagły wybuch imigrantów, a miało ich nie być, tak jak powiedziałem we wczorajszym odcinku, PiS zrobił Polaków lepiej niż Merkelowa Niemców. Bez mydła i kondona, kochani. A nawet nie poczuliście. Jakim cudem? Hipnoza pewnie. No. 1, 2, 3, 4, 5. Jaka nie budia. No, mówię wam. Jeszcze on tak zakręcę kółkiem i was zahipnotyzuje. Kurę. Kaka. No, to teraz pomyślcie o tym chwilę, a spotykamy się na najbliższym nagraniu, które będzie już za chwileczkę, ale już ogolony, wypachniony i pewnie uczesany, a może nawet zmieni piżamkę na coś ładniejszego. Na przykład ubieram się w koszulkę z emblematem zielonego liścia na przykład. O, to by było dobre na dzisiejszy wieczór. Kochani, to ja was bardzo serdecznie pozdrawiam w ten wtorkowy wieczór. Tym razem się nie pomylę, tak w ogóle dziękuję i tu muszę podziękować osobiście widzce, która zwróciła mi uwagę na to, że Michał, opanuj się, przecież kurwa, jest wtorek, a nie poniedziałek. Kochani, pozdrawiam was w ten wtorkowy wieczór, życzę wam wszystkiego dobrego, przemyślcie sobie, a napiszcie mi w komentarzach, co myślicie. A ci, co mnie nienawidzą, to piszcie, jak mnie nienawidzicie, was bardzo lubię, naprawdę was uwielbiam. Tęsknię za waszymi hejtami, jak ja tęsknię za hejtem. A tu piszesz mi, JT, mi się k tobie nie ma sensu niczego rozwijać, bo każde sensowne wyjaśnienie albo kompletnie zlewasz, albo nazywasz hejtem. A ty mi, JT, w ogóle napisałeś kiedykolwiek jakieś sensowne wyjaśnienie? Przecież kiedykolwiek zlałem? Nie, bo nie miałem takiej okazji, bo nie napisałeś. No, Elżbieta Kamińska, dziękuję ci bardzo, napisałeś mi, obudź się, chłopie, dzisiaj wtorek pozdrawiam. Dzisiaj wtorek, ja was też pozdrawiam, wtorek wieczorem. Do zobaczenia wkrótce, być może we wtorek wieczorem, może we wtorek w nocy, a może w środę rano. Może tak być, nadal mam urlop, pamiętajcie o tym. Pozdrawiam, kochani, serdecznie, pa, pa.